Prace nad wiaduktem w ciągu ulicy Grunwaldzkiej pomiędzy Poznaniem a Plewiskami postępują, a to oznacza kolejne zmiany dla kierowców i nie tylko. Niedogodności zaczęły obowiązywać już w piątek, ale nie powinny potrwać długo. W rejonie skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej i Twardogórskiej przebudowane będą sieci uzbrojenia terenu. Z tego względu konieczne jest zwężenie ulicy Twardogórskiej. Prace powinny potrwać około tygodnia. Druga zmiana dotyczy samej ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy Wulczyńskiej w stronę Plewisk. To tędy kierowcy od piątku muszą przejeżdżać drugą stroną ulicy. W tym miejscu uważni muszą być także piesi, bo i przejście dla nich zostało przesunięte na drugą stronę ulicy. Przypomnijmy, inwestycja ma sprawić, że łatwiej będzie się poruszać pomiędzy Poznaniem a Plewiskami. Przy tej inwestycji powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy pomiędzy autobusem a koleją oraz samochodami. W ramach inwestycji zostanie zbudowany wiadukt kolejowy w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. Dzięki temu wiaduktowi kierowcy nie będą musieli czekać na przejeździe kolejowym, ale spółka PIM zapowiada też inne udogodnienia, między innymi poczekalnie dla pasażerów kolei. Pętla autobusowa zintegrowana z koleją w systemie drzwi w drzwi, czyli w tym systemie najbardziej preferowanym przez pasażerów. Parking Park and Ride w pobliżu ulicy Kminkowej i Szałwiowej. Tutaj mieszkańcy będą mogli zostawić swój samochód i dalej w kierunku centrum miasta będą mogli się udać czy też autobusem, czy też pociągiem. Właśnie trwa budowa drugiego wiaduktu. Tym pierwszym pociągi jeżdżą już od listopada. Jak zapowiadają poznańskie inwestycje miejskie, cała ta inwestycja będzie gotowa pod koniec tego roku. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.